W chwili obecnej w zasadzie finalizujemy rozmowę z dystrybutorem. Myślę, że mogę już wymienić nazwę, to jest Best Film. I najprawdopodobniej film będzie miał swoją premierę w kwietniu, na początku kwietnia. I to już jest raczej to już się nie zmieni. Owszem, kino czeskie jest mi bliskie, natomiast nie ukrywam troszeczkę takiego, że tak powiem, z własnego zdziwienia na temat tych porównań. Aczkolwiek jak tak się przyglądam i wgłębiam, to rzeczywiście gdzieś tam te echa może przebrzmiewają. No raczej moje inspiracje są powiedziałbym trochę inne niż czeskie, jeśli chodzi o kino, jakie chciałbym robić. Generalnie pracując nad scenariuszem, wymyśliłem sobie sytuację taką, kiedy bohater trafia do miejsca swojego urodzenia i szukałem jakiegoś mocnego konfliktu. I akurat tak, że tak powiem, mi wyszło, że jak gdyby ten konflikt między ojcem i synem może być najsilniejszy. Także jakby to się wzięło stąd, a rzeczywiście jest to problem, który jest moim zdaniem w jakiś sposób i uniwersalny, może to jest jak gdyby słowo nieodpowiednie. No, ten problem jest jak gdyby ważny, znany na całym świecie, bo ludzie jakby bardzo żywo reagują również za granicą na te kwestie. Nie wiem, mam taką nadzieję, że ten film pozwala w jakiś sposób, jeżeli ktoś oczywiście z czymś takim się spotyka, przeżyć to na swój sposób. Ja Tomka właśnie pamiętam z Etiud, ponieważ z wtorku, tak, dokładnie, gdzie już jakby go zauważyłem w jakiś tam sposób, jeśli tak mogę powiedzieć. No i wiedziałem, że w nim drzemią niesamowite pokłady talentu i że nie ma tak za bardzo szansy, że tak powiem, pokazania tego. I robiliśmy takie jakieś, powiedzmy, wstępne próby pewnych fragmentów i okazało się, że to wszystko wychodzi bardzo, bardzo dobrze, bardzo mocno, dramatycznie, także... Generalnie mam wrażenie, że gdzieś tam rozumiemy się na poziomie wrażliwości po prostu. Podobne rzeczy nas w jakiś sposób inspirują. Czasami jest tak, że nie wiem, Przemek znajdzie fajny film albo fajną muzykę i mi ją daje i na odwrót. No myślę, że to nie jest prosta sprawa znaleźć jakby dobrą osobę do współpracy. No, myślę, że to porozumienie takie na poziomie wrażliwości jest tutaj kluczowe, bardzo ważne. Generalnie jest w tym filmie mało szerokich planów, ale to było związane z jakimś takim skupieniem, które ta historia jak gdyby ma w sobie, że tak powiem, immanentnie. To są moim zdaniem jak gdyby środki wyrazu adekwatne do tego, co się dzieje z bohaterem, z jego troszeczkę takim spojrzeniem wewnątrz siebie, w głąb siebie. To się rodziło, że tak powiem, w bólach, w długich rozmowach, bo nasze rozmowy nie są, że tak powiem, nie należą do sympatycznych, jak już zaczynamy rozmawiać na tematy związane ze sztuką. I ta forma się rodziła właśnie w bólach, w rozmowach długich i tak dalej, ale gdzieś tam razem czuliśmy, że to w tą stronę powinno pójść. Z takich rzeczy, które inspirują, no to są przede wszystkim takie filmy, które nie sposób, przynajmniej dla mnie teraz na tym etapie mojego życia, które nie sposób zrozumieć jakby natychmiast. To są jakieś niektóre filmy Bergmana, to są filmy Tarkowskiego, ale też z takiego kina bardziej współczesnego. To jest, bardzo lubię na przykład film Cienka Czerwona Linia. Bardzo lubię film Ici Patrz, to jest rosyjski film wojenny. Niedawno miałem okazję oglądać filmy Filipa Grandier, to jest taki twórca troszeczkę związany z wideoartem francuskim, który z kolei ma bardzo ciekawe rozwiązania formalne, proponuje. Może te jego rzeczy nie są jakoś super scenariuszowo genialne, ale jeśli chodzi o formę, no to jest absolutnie rewelacyjne.
to oczekiwanie nie było z mojej winy. Po prostu to się wiązało troszeczkę może z tym, że nie wiem, że może za mało energii producent włożył w to, żeby znaleźć pieniądze na ten film. Nie mam pojęcia, w każdym razie no ja popadałem w coraz większy żal, że tego filmu nie mogę zrobić. No i jakoś gdzieś tam po drodze sobie postanowiłem, że teraz będę po prostu troszeczkę bardziej brutalnie o pewnych rzeczach rozmawiał. Także no chciałbym zrobić następny film szybciej zdecydowanie.